Siema wszystkim. Tutaj mój uroczysty filmik z okazji odnalezienia, o kurczę, nie chcę, co, z okazji odnalezienia całego gniazda, całego wysypu Amanita muscaria. Tego, czego się szuka. I tu jest tak, tu jest ten pierwszy, którego kiedyś ja znalazłem go i zapomniałem już troszeczkę o nim, bo to było kilka dni temu. On był maluteńczy i tak podejrzewałem, że to jest amanitka, tylko była tak maluteńka, że tego, że przykryłem ją jakimiś tam liśćmi, jakąś trawą i tak chciałem, żeby troszeczkę podrósł. No i on jest tutaj, trochę wiadomo, że troszeczkę podniszczony, ale jest. Także tego, to jest pierwszy. Zobaczyłem go oczywiście, no i tutaj się tego zatrzymałem, zacząłem się rozglądać dookoła i co widzę, jak już mówię, bardzo, bardzo miłe widoczki. I pierwsze co zobaczyłem, to jest tutaj trochę z boku kopułeczka ładna. Tu jest tak, jedna taka fajna, ładna, zdrowiutka kopułka. Tutaj drugi, troszkę mniejszy, delikatnie nadgryziony przez ślimaka. Dobra, i teraz tak, po drugiej stronie jeszcze. Zaraz, tutaj jak widziałem. Także, jak to się mówi, bardzo, bardzo fajnie. Fajnie mi się to wszystko ułożyło. I co tutaj się dzieje? Tutaj też amanitka. Bardzo ładna, młodziuteńka wiadomo. Ale jest, a tam dalej wśród krzaków, o, podejdę może z tej strony, wśród krzaków widzę takie rozwinięte kapelusze, już takie bardziej dorosłe postacie, dwie. No i jak to się mówi, no to już jest taka ilość, jak to się mówi, no w sam raz. Kurczę, no ta ilość to jest coś, co mnie bardzo zadowala, także zadowolony jestem niesamowicie. Jest uroczysta chwila, uroczysty dzień. O, tutaj, tu widzę, że jeszcze, nie wiem, czy ja go wcześniej pokazywałem, jeszcze pod tą taką jeżynką, czy zleszczynką. O, tutaj jest jeszcze jeden. W każdym razie tyle, co jest, to już jest aż dla mnie, aż z zapasem, z naddatkiem. To jest więcej, niż się spodziewałem za pierwszym razem. Super, piękna sprawa. No i żeby było ciekawiej, to jest to wszystko, wszystkie te amanitki rosną sobie przy polnej drodze, którą sobie wracam, skracam sobie drogę do domu z PKS-u, z przystanku. No a przy okazji to jest taka fajna, fajna odludna ścieżka, gdzie sobie można iść spokojnie, czy to wypić piwko, czy co tam kto lubi, czy no cokolwiek. Czy nawet porozmyślać sobie w samotności, bo nikt tu nie chodzi. O, tutaj jeszcze widzę amaniteczka fajna. Także o, tu jeszcze jest fajna, aż pęknięta, tak? Tak zdrowa, że tak szybko rosła ta amanitka, że aż pękła, nie nadążyła, po prostu skórka już nie wyrobiła. Super sprawa. Także co, nie przedłużam, nie przeciągam. Ja za chwilę sobie zrobię taki, ogarnę sobie jakieś fajne opakowanie, torebkę czy co tam. Delikatnie pozbieram, wezmę, zrobię wszystko co należy i tak dalej. Także niesamowicie jestem zadowolony, ja cieszę się jak moje dziecko. Wiadomo, że ja tego nie przekażę, bo ja tam nie jestem wylewny, ale się cieszę jak nie wiem co. Także na razie, do zobaczenia.